Mężczyzno, zwracam się do Ciebie nie tylko jako love coach, ale jako ambasador emocji, pragnień i oczekiwań kobiet, z którymi pracuję. Nie mówię tu dziś do Ciebie, żeby Cię pouczać. Moim celem jest podzielić się z Tobą refleksjami, które mam po 10 latach sesji z cierpiącymi kobietami w nieudanych związkach. To, co za chwilę powiem, to tak naprawdę ich głos. Chcę, żebyś wiedział, że to nie jest o wytykaniu błędów czy stawianiu wymagań, ale o kreowaniu przestrzeni do rozmowy i zrozumienia, która może wzbogacić Twoje relacje z kobietą, którą kochasz lub będziesz kochać. Dzisiaj chcę Ci tylko przypomnieć, kim możesz być i jaką rolę możesz odegrać w życiu kobiety, która Cię kocha lub będzie kochać. Zrozum, że bycie mężczyzną nie jest tylko kwestią wyglądu czy fizjologii. To stan ducha, to zestaw wartości i zachowań, które definiują Twoją męskość na głębszym poziomie. Twoja rola wobec kobiety nie polega na dominacji, ale na wspieraniu jej, na byciu ostoją i obrońcą, na szacunku i zrozumieniu. Bądź mężczyzną, który rozumie, że granice są nie tylko fizyczne, ale również emocjonalne. Nie naciskaj, nie zmuszaj, ale bądź cierpliwy. Każda kobieta zasługuje na miejsce, w którym może czuć się bezpieczna i zrozumiana. Zaoferuj jej to miejsce. Nie wystarczy tylko słuchać. Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale rozumienie jej uczuć, jej lęków i pragnień to coś więcej. To daje jej pewność, że jest dla ciebie ważna, że jej perspektywa jest wartościowa. Bądź gotów do pracy ze sobą. Nie jesteś doskonały, nikt nie jest, ale twoja gotowość do samodoskonalenia, do korekty błędów i przepraszania, kiedy się mylisz, pokazuje, że jesteś wartościowym partnerem. Męska energia to nie tylko siła, to również wrażliwość. Bądź przy niej blisko, gdy jest przytłoczona. Bądź dla niej schronieniem, nie dodatkową burzą w jej życiu. Bądź jej partnerem w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Związek to nie jest gra, w której ktoś ma wygrać. To partnerstwo, w którym obie strony mają równą wartość, mają prawo do słowa i są gotowe na kompromis. Chroni jej serce tak, jakby to było twoje własne, ponieważ w pewnym sensie tak właśnie jest. Jeśli jej serce doświadcza bólu, twój świat również się chwieje. Bądź obecny, nie tylko fizycznie, ale też emocjonalnie i psychicznie. Sprawdzaj, jak się czuje. Bądź jej wsparciem, nie tylko w chwilach radosnych, ale i w tych trudniejszych. Zadaj sobie pytanie, czy jestem mężczyzną, z którym chciałbym, żeby była moja córka? Jeśli odpowiedź brzmi nie, zastanów się, co musisz zmienić. Mężczyzno, masz w sobie potencjał, aby być kimś niezwykłym w życiu kobiety. Nie zmarnuj tej szansy. Stań na wysokości zadania. Bądź mężczyzną, którym pragniesz być i którym ona potrzebuje, żebyś był. Mężczyzno, twój wpływ, twoja energia, twoje decyzje mają znaczenie nie tylko dla ciebie, ale również dla kobiety, którą kochasz lub będziesz kochać. Bycie mężczyzną w pełnym tego słowa znaczeniu to nie tylko obowiązek, ale i przywilej. To przywilej, który daje ci szansę na bycie wsparciem, inspiracją i ostoją dla kobiety, która obdarza cię swoją miłością i zaufaniem. To szansa, którą warto wykorzystać. Bądź mężczyzną, który wie, że emocje nie są oznaką słabości, ale siłą, która może zbudować lub zniszczyć związek. Nie zamykaj się w sobie, nie tłum emocji. Pozwól sobie na ich przeżywanie i komunikację z partnerką. Jesteście zespołem i jako zespół macie szansę razem pokonywać wszelkie wyzwania. Bądź mężczyzną, który zamiast uciszać, podnosi głos swojej partnerki. Twoje wsparcie dla jej ambicji, marzeń i kariery jest nie tylko zachętą, ale i dowodem na to, że ją szanujesz. Pamiętaj, że prawdziwa równość w związku to nie tylko dzielenie obowiązków, ale i wspieranie się w dążeniach do bycia lepszymi ludźmi. Bądź mężczyzną, który zna wagę czasu. Czasu, który poświęcasz na budowanie związku, na rozmowy, na wspólne chwile.
Czas jest jedyną rzeczą, której nie można odzyskać. Więc używaj go mądrze, zwłaszcza w kontekście związku. Pokaż jej, że jest dla ciebie priorytetem, że jest najważniejszą kobietą w twoim świecie, a nie tylko dodatkiem do twojego życia. Bądź mężczyzną, który nie boi się powiedzieć kocham cię. Nie tylko słowami, ale i czynami. Mówienie kocham cię to początek. Twoje działania, twoje decyzje, twoje priorytety to wszystko są nuty w symfonii miłości, którą tworzysz każdego dnia. Więc zastanów się, jaką muzykę chcesz tworzyć, jaką historię chcesz napisać, jakim mężczyzną chcesz być. Mężczyzno, ta mowa jest dla ciebie, ale jej echo będzie słyszane w życiu kobiety, którą kochasz. Nie zapomnij o tym. Wykorzystaj tę wiedzę, tę energię, tę możliwość, aby być mężczyzną, którym naprawdę pragniesz być. Nie tylko dla siebie, ale dla niej, dla was. To twoje wyzwanie, twoja misja i wierzę, że jesteś gotów stanąć na wysokości zadania. Mężczyzno, kiedy spojrzysz w lustro, widzisz tam jedną osobę, siebie. Ale pamiętaj, że twoje działania, twoja energia i twoja postawa wpływają na wiele innych istnień, szczególnie na kobietę, która jest przy tobie. W lustrze tego związku twoje bicie jest znacznie więcej niż sumą twojego ciała i umysłu. To odzwierciedlenie twojego charakteru, twoich wartości, twojego szacunku i miłości. Bądź mężczyzną, który rozumie, że zasady i wartości są nie tylko słowami, ale fundamentem każdego związku. Twoja integralność, twoje zasady, twoje słowa i czyny są drogowskazami, którymi kieruje się twój związek. Bądź więc ostrożny z tymi drogowskazami. Niech prowadzą w stronę miłości, szacunku i zrozumienia. Bądź mężczyzną, który rozumie, że milczenie czasem mówi więcej niż 1000 słów. Wiedz, kiedy mówić, ale też kiedy być cichym i po prostu obecnym. Twoja obecność, twoje zrozumienie, twoje otwarte ucho to są elementy, które budują ostoję i schronienie dla partnerki. Bądź mężczyzną, który jest świadom swoich słabości, ale nie pozwól, aby stały się one barierami. Każdy ma słabości, ale to jak z nimi się zmagasz, jak je przekształcasz w lekcję i siłę, to jest prawdziwy test twojego charakteru. Bądź mężczyzną, który jest gotów do działania, a nie tylko do obietnic. Obietnice są łatwe, działania trudniejsze, ale to działanie, to codzienna praca ze sobą i dla związku jest prawdziwą miarą twojej męskości. Nie obiecuj tylko, że będziesz lepszy. Bądź lepszy. Bądź mężczyzną, który rozumie, że miłość to nie chwila, to nie zauroczenie, to proces. Proces, który wymaga czasu, zrozumienia, cierpliwości i zaangażowania. Nie chodzi o to, aby być idealnym, ale o to, by być lepszym każdego dnia w każdym aspekcie. Bądź mężczyzną, który nie boi się pokazać swojej słabości. Miarą siły człowieka jest właśnie umiejętność pokazania swojej słabości. Bądź mężczyzną, który nie boi się być sobą. Autentyczność to jedna z najpiękniejszych cech, jakie możesz wnieść do związku. Nie ma sensu być kimś, kim nie jesteś. Bądź sobą i daj jej być sobą. Razem możecie stworzyć coś niezwykłego. To jest twoje zadanie, twoje życiowe wyzwanie. Nie jest łatwe, ale co w życiu jest? I wiesz co? Wierzę, że możesz być tym mężczyzną. Wierzę w twoją męską energię, w twoją zdolność do kochania, szanowania i bycia wsparciem. Więc mężczyzno, weź to wyzwanie. Stanowczo, z klasą, z miłością. Bądź tym mężczyzną. Nie dla mnie, nie dla społeczeństwa, ale dla siebie, dla niej, dla was obojga. I wiedz, że jesteś gotów. Gotów na miłość, która ewoluuje, która edukuje, która inspiruje. Bądź gotowy być mężczyzną, jakim pragniesz i jakim wybierasz być. Jeśli to nagranie ma dla ciebie wartość, polub i udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w tobie.